Zastanawialiście się kiedyś skąd się biorą ludzie, których określamy mianem psychopatów? Co sprawia, że są tacy, jacy są? Osoby z dość szerokim wachlarzem zachowań i postaw określa się czasami zastępczo terminami: psychopata, socjopata, antyspołeczne zaburzenie osobowości, osobowość dysocjalna. I choć nie są to określenia oznaczające dokładnie to samo zjawisko, Osobowość antyspołeczną znajdziemy np. w klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM-4, a określenia psychopata i socjopata są stosowane dość potocznie. To jednak głównym punktem wspólnym wszystkich wymienionych terminów jest to, że określają one jednostki, które mają problemy z dostosowaniem się do norm społecznych, do ich poszanowania. Problemy to zresztą często określenie dość delikatne. Uważa się, że osoby psychopatyczne, socjopatyczne, antyspołeczne najczęściej tymi normami po prostu gardzą. W tym miejscu podkreśla się, że u prawdziwych psychopatów, często ludzi bardzo inteligentnych, ta pogarda wyraża się zazwyczaj w zachowaniach aspołecznych, ale w tzw. białych rękawiczkach. Będzie to więc skłonność do manipulacji, kłamstwa i oszustwa, ale w granicach prawa oraz przemocy psychicznej podczas gdy osoby antyspołeczne oraz socjopaci są raczej impulsywni i emocjonalni, częściej łamiąc prawo i posuwając się do fizycznej agresji. Wszystkie postawy po raz kolejny zdaje się jednak łączyć jeszcze swoisty deficyt empatii, wrażliwości na cudzą krzywdę i ból, który uważa się za jedną z podstaw takich właśnie antyspołecznych zachowań. Robiłem już materiał o antyspołecznym zaburzeniu osobowości, było też wiele odcinków o psychopatach, jeden z nich o różnicach pomiędzy psychopatią a socjopatią, więc jeśli interesują Was szczegółowe informacje o tych zjawiskach, to serdecznie Wam polecam tamte materiały. Dzisiaj chciałbym się za to przyjrzeć, jakie są. Przyczyny takich postaw i zachowań, skąd w niektórych ludziach bardzo niski poziom empatii i skłonności do zachowań, które określimy tutaj zbiorczo mianem antyspołecznych, dokonywanych zarówno w, jak i poza granicami prawa. Wielu odpowiedzi tutaj badaczom jeszcze brakuje. Nie wiadomo na przykład, dlaczego niektórzy, choć darzą normami społecznymi, to jednak decydują się działać w granicach prawa, podczas gdy inni je po prostu łamią. Chciałbym Wam jednak przedstawić dzisiaj pięć interesujących teorii i obszarów, które zdają się tłumaczyć skąd u ludzi bardzo niski poziom empatii i generalna skłonność do zachowań antyspołecznych. Jeśli jesteście ciekawi, zostańcie ze mną. A po więcej psychologicznej wiedzy, filozoficznych rozważań i dyskusji, poleceń literackich, a także podsumowań najciekawszych informacji z odcinków, zapraszam Was też na mój profil na Instagramie. Ten profil to człowiek absurdalny. Rozdział pierwszy. Wychowanie czy dziedziczenie. Wyniki badań nad przyczynami zachowań antyspołecznych pokrywają się z wynikami badań nad dziecięcymi zaburzeniami zachowania. Jak zwykle okazuje się tutaj, że duży wpływ ma zarówno genetyka, jak i środowisko wychowania. Ponieważ gdy dzieci wychowywane są przez swoich biologicznych rodziców, to praktycznie niemożliwe jest oddzielenie wpływu uwarunkowań genetycznych od wpływu czynników środowiskowych na ich rozwój, to naukowcy wiele energii poświęcili badaniom na dzieciach adoptowanych. Które pozwalają na lepsze oddzielenie tych skutków. Interesujące badania oparto na duńskim rejestrze przestępstw, obserwując osoby adoptowane. Co zauważono? Powszechność zachowań przestępczych była najniższa wśród osób, których zarówno biologiczni, jak i przyszywani rodzice nie weszli w konflikt z prawem. Porównywalnie niski wynik osiągnęły osoby, których rodzic adopcyjny był karany, natomiast biologiczny nie. Wskaźniki znacznie wzrosły, gdy biologiczny rodzic miał przeszłość kryminalną, co potwierdza pogląd, że. Tendencje do podejmowania czynów karalnych są kształtowane w dużej mierze przez czynnik genetyczny. Najwyższy wskaźnik przestępczości miały dzieci, których rodzic, zarówno biologiczny, jak i przyszywany, wchodził w konflikt z prawem. Z badań wydaje się więc wynikać, że tendencje antyspołeczne są przede wszystkim dziedziczone, niemniej wychowanie zdaje się te tendencje albo wzmacniać, albo redukować. Rozdział 2. Wczesne uszkodzenia układu nerwowego w wyniku komplikacji w okresie życia płodowego. Teraz powiem coś może oczywistego, ale wiele badań wykazało, że ogromny wpływ na kształtowanie się mózgu ma okres prenatalny. Sytuacja nie jest tutaj wyjątkowa, jeśli chodzi o skłonności do zaburzeń antyspołecznych. Odkryto na przykład, że palenie przez matkę papierosów w czasie ciąży zwiększa ryzyko wystąpienia zachowań przestępczych u jej dzieci. Podobnie działało poddawanie płodu wpływowi alkoholu. Wpływ na wykształcenie się predyspozycji do późniejszych zachowań antyspołecznych może mieć też niska waga urodzeniowa noworodka oraz inne komplikacje okołoporodowe, szczególnie jeżeli wychowanie dziecka przebiega dalej w trudnych warunkach. Czyli, jak zawsze, pewien czynnik ryzyka nie musi być koniec końców przyczyną, jeżeli później zostanie złagodzony. Jeżeli jednak nie ma tych warunków łagodzących albo są te wręcz wzmacniające, jest większa szansa, że. Pewnego rodzaju zachowania, tendencje się wykształcą. Według badaczy, komplikacje te są skorelowane z zachowaniami antyspołecznymi, ponieważ mają dominujący wpływ na rozwój mózgu. Zakładając, że to przypuszczenie jest słuszne, to cierpiący na antyspołeczne zaburzenia są ofiarami uszkodzeń mózgu, jakim ulegli w okresie życia płodowego. W takiej interpretacji pojawia się swoją drogą dość interesujący dylemat moralny: czy takie osoby powinny być w związku z tym pociągane do odpowiedzialności karnej za swoje czyny? Rozdział trzeci. Nieprawidłowości reakcji fizjologicznych i czynności mózgu. Zauważa się, że mózgi osób z tendencjami antyspołecznymi pracują odrobinę inaczej, niezależnie czy jest to wrodzone uwarunkowanie, czy defekt rozwojowy. Na czym polegają te różnice? Badania osób dopuszczających się zachowań antyspołecznych zwracają uwagę przede wszystkim na ich reakcje na bodźce emocjonalne i lękowe. Czasami mówi się u nich wręcz o niewrażliwości emocjonalnej. Odczucia, które u normalnego człowieka powodują hamowanie postępowania, u osób wykazujących zachowania antyspołeczne w ogóle się nie aktywizują. Prawdopodobnie jednak najpoważniejszym skutkiem obniżonej emocjonalności u takich osób jest ich ograniczona wrażliwość na cierpienie innych. W porównaniu z grupami kontrolnymi u osób zdradzających tendencje psychopatyczne zaobserwowano np. obniżone przewodzenie skórne w reakcji na bodziec obrazujący cierpienie innych ludzi, co może stanowić pewną podstawę do braku wyrzutów sumienia i wzrostu zdolności do zadawania bólu. Rozdział 4. Kontekst rodzinny i społeczny. Zacząłem od tego, jak ważne są geny. Niemniej wychowanie może pewne predyspozycje łagodzić. Albo też dopiero je rozbudzić. Nie będzie zapewne zaskoczeniem, że zachowania antyspołeczne są częściej obserwowane u osób dorastających w trudnych warunkach materialnych. Czy to jednak brak pieniędzy, niezaspokojenie potrzeb w warstwie finansowej i bytowej i rodząca się z nich potencjalnie frustracja są głównymi przyczynami rozwoju takich tendencji? Wieloletnie badania podłużne przeprowadzone na dzieciach, a później dorosłych, korzystających z pomocy socjalnej w Stanach Zjednoczonych wykazały, że zachowania aspołeczne ujawniły się przede wszystkim u dorosłych, którzy jako dzieci poza ciężką sytuacją materialną doświadczyły rozbicia rodziny wskutek rozwodu lub separacji. Wyraźnie widać więc, że na rozwój tendencji antyspołecznych mają wpływ deficyty z dzieciństwa. Niekoniecznie jednak wiążą się one w pierwszej kolejności z brakami w warstwie finansowej, choć one też bardzo często wpływają na stabilność środowiska rodzinnego. Co też może wydawać się dość oczywiste, a potwierdzone jest przez badania. Z zachowaniem aspołecznym wiąże się również bardzo często doświadczenie brutalnych zachowań, bycie obiektem poważnych zaniedbań, a także przemocy fizycznej oraz psychicznej. Badania dotyczące wymierzania kar cielesnych, określanych jako dawanie klapsa, ujawniły, że nawet takie kary znacząco zwiększają tendencje dzieci do zachowań antyspołecznych i impulsywnego reagowania. I co ciekawe, zauważono tego typu skłonności niezależnie od wieku dzieci, od ich płci, a nawet przynależności do klasy społecznej. I teraz, im częściej takie kary były wymierzane przez rodziców impulsywnie, pod wpływem gniewu, tym silniejsze, było, tym silniejsze były tego typu tendencje. Rozdział 5. Nieprawidłowości w uczeniu się. Na koniec bardzo interesujący obszar, który nie wiadomo do końca z czego sam w sobie wynika. Czy jest to tendencja odziedziczona, wynik uszkodzenia układu nerwowego, czy coś wzmocnionego przez wychowanie. Zapewne jest to mieszanka różnych czynników, a mechanizm ten dotyczy uczenia się. Badania kliniczne odkryły bowiem dość zaskakujący fakt, że osoby o tendencjach antyspołecznych mają zmniejszoną zdolność do czerpania informacji ze swoich doświadczeń. Zauważono na przykład, że nawet osoby bardzo bystre i inteligentne w badaniach opartych o mechanizm kary, czyli na przykład jakiś nieprzyjemny bodziec, miały bardzo duży problem z uruchomieniem swojego racjonalnego myślenia. Jednym z najsłynniejszych badań dotyczących tego problemu jest eksperyment psychologa Davida Lykkena, z 1957 roku. Lyken badał wpływ kary na uczenie się w grupie jednostek zdradzających tendencje psychopatyczne. Z pozoru, celem zadania było nauczenie się naciskania właściwej dźwigni. Jednak w rzeczywistości badaczy interesowało odkrycie, która grupa najszybciej nauczy się unikać kary. Uczestnicy mieli przed sobą panel, na którym zamontowano cztery dźwignie. Nad każdą z nich znajdowało się czerwone i zielone światełko. Zadanie polegało na odnalezieniu i przyciśnięciu dźwigni, włączającej zielone światło w każdej serii 20 prób. Ponieważ za każdym razem inna dźwignia była tą właściwą, badani musieli zapamiętać sekwencję reakcji od pierwszej próby do tej, którą aktualnie podejmowali. Musieli nauczyć się pewnego wzorca, a było to zadanie dość skomplikowane. Za każdym razem badany miał do wyboru cztery możliwości: jedna dźwignia uruchamiała zielone światło, dwie czerwone. A czwarta, będąca najgorszym wyborem, powodowała karę w postaci lekkiego porażenia prądem. Różnicy w generalnej liczbie popełnianych błędów pomiędzy ludźmi normalnymi a tymi z wysokim poziomem psychopatii nie zauważono. Zauważono jednak, że osoby bez tendencji antyspołecznych dużo szybciej uczą się, jak unikać Kary w postaci porażenia prądem, niż osoby, które takie tendencje wykazują. Ma to wskazywać na szczególny defekt uczenia się, który polega na niskiej zdolności do czerpania wiedzy z przykrych doświadczeń. Według badaczy istnieje możliwość, że osoby z tendencjami antyspołecznymi nie unikają porażenia, ponieważ nie jest ono dla nich tak przykre jak dla normalnych ludzi, co wynika z chronicznego niedostatku pobudzenia neurologicznego. W kolejnych wersjach badania wprowadzono też jeszcze inne rodzaje kar. Te związane z bólem cielesne, kary, tak zwane społeczne, związane z dezaprobatą, i kary finansowe. Najciekawsze wyniki przyniosły badania związane z tymi ostatnimi. W jednym z eksperymentów ponownie użyto tego samego labiryntu umysłowego, jednak tym razem w przypadku przesunięcia niewłaściwej dźwigni badany tracił ćwierć dolarówkę. W tym przypadku osoby wykazujące wysoki poziom cech psychopatycznych nie miały problemu z nauczeniem się unikania dźwigni powodującej stratę pieniędzy. Badacze wywnioskowali, że osoby znajdujące się wysoko na skali psychopatii są w stanie nauczyć się unikania kary pod warunkiem, że będzie ona dla nich odpowiednio przykra. A dlaczego kara finansowa jest bardziej dotkliwa od cielesnej? W przypadku osób z tendencjami antyspołecznymi, w kontekście ich niskiej wrażliwości, to pieniądze wydają się bardziej wymiernym źródłem dyskomfortu. Tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o takie najbardziej aktualne teorie na temat tego, skąd biorą się tendencje antyspołeczne, skąd bierze się brak szacunku do norm społecznych, deficyty, empatii i pewnego rodzaju cechy psychopatyczne. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie, nie wiem, Wy macie przemyślenia z tym związane, może obserwacje. Pewnie gdzieś tam w swoim życiu mogliście się spotkać z osobami, które gdzieś tego typu zachowania, skłonności wykazywały i tutaj też można zupełnie inaczej spojrzeć trochę na ich, na ich historię. Zazwyczaj, tak jak pokazuje to, co tutaj przytaczałem, nie ma jednego tylko i wyłącznie powodu zazwyczaj różne nakładają się na siebie i wzajemnie wzmacniają te tendencje. Ostatecznie. Zapraszam was jeszcze raz po więcej inspiracji, ciekawostek, podsumowań odcinków, więc dla takiego utrwalenia też sobie wiedzy i bycia ja bliżej w kontakcie na mój Instagram. Profil to człowiek absurdalny. Zostawcie też koniecznie subskrypcję, jeśli chcecie wracać po więcej interesujących, mam nadzieję, materiałów. i Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.